Witam Cię serdecznie. Co jakiś czas pod moimi filmami pojawiają się wpisy osób, które piszą: mój mąż, partner, partnerka, żona piją i chcę mu pomóc. Co mam robić? Myślę, że najpierw skup się na sobie. Możesz skorzystać z konsultacji online. Zastanów się, jaka jest Twoja sytuacja. Mogę pomóc Tobie w zorientowaniu się w Twojej sytuacji, w odróżnieniu, na ile Twoje zachowanie, Twoje działanie są naprawdę Twoje, a na ile jest to reakcja na picie Twojego partnera, Twojej partnerki. Potem możemy zastanowić się, czy i jakie masz przekonania, jakie masz zachowania i czy można coś w nich zmienić. To nie Ty jesteś odpowiedzialny czy odpowiedzialna za swojego partnera. Nie możesz jemu pomóc. Tak naprawdę możesz pomóc tylko sobie. Gdzieś w internecie wyczytałem kiedyś opowiadanie, którego autora nie znam. W opowiadaniu była mowa o tym, że stoisz na skraju przepaści. Po drugiej stronie jest twój pijący partner albo partnerka. I pomiędzy tymi dwoma brzegami jest most. Kruchy z połamanymi dyskami. Także wchodząc na niego, nie masz pewności, że uda Ci się przejść. Słyszysz, jak ta osoba Cię woła, potrzebuje Twojej pomocy. Ale powinnaś zdawać sobie sprawę z tego, że przede wszystkim powinnaś pomóc samej sobie. Jeżeli masz za sobą jakąkolwiek podróż samolotem albo interesowały Ciebie tego typu tematy, to pewnie wiesz, że wsiadając do samolotu na początku dostajesz instrukcję obsługi. W tej instrukcji obsługi jest jedna ważna rzecz. Jeśli lecisz ze swoim dzieckiem, maskę tlenową najpierw załóż sobie, chociaż na kilkanaście sekund, bo dopiero jeśli będziesz miała możliwość pełnego, świadomego oddechu, będziesz mogła pomóc własnemu dziecku. Przenieś to na swoją sytuację. Jeśli Twoja bliska osoba pije, to najpierw powinnaś pomóc samej sobie, żeby dać sobie radę. Możesz zrobić wszystko, co możliwe, żeby ta druga osoba przestała pić, ale jeżeli ona tego nie zechce zrobić, to nie ma najmniejszego szans na to. To jest bez sensu. Ty możesz zmienić swoje podejście, swoje działanie, swoje postępowanie. Możesz zmienić swoje działanie tak, żeby przestać pomagać jemu pić. Bo być może część Twoich reakcji, część Twoich zachowań pomaga mu nadal pić. Może usprawiedliwiasz go w pracy. Może dbasz o to, żeby następnego dnia rano, kiedy jest skacowany, miał święty spokój. Może tłumaczysz go przed znajomymi, pracodawcą, przyjaciółmi. Może dbasz o to, żeby położył się grzecznie spać, żeby miał święty spokój następnego dnia. Może dbasz o to, żeby zawsze w lodówce było zimne piwo. To są sposoby, które pomagają pić, ponieważ dajesz tej drugiej osobie komfort picia. Ona nie musi się martwić, ona nie musi ponosić tego konsekwencji. Zastanów się więc, czy i jak może zmienić swoje zachowanie, żeby nie pomagać pić swojemu partnerowi, swojej partnerce, ale tak, żeby jeżeli już, to pomóc mu zmierzyć się z konsekwencjami jego picia. Bo to jest najlepsza droga. Zapraszam do konsultacji online, korzystając ze Skype'a. A jeżeli nie, no to poszukaj w internecie innych możliwości albo skorzystaj z poradni terapii uzależnień, która jest być może gdzieś blisko Ciebie. Podsumowując to, co powiedziałem, pamiętaj o tym, że jedyne, co możesz zrobić, to zadbać o siebie. Jeżeli ta druga osoba nie jest w stanie i nie chce przestać pić, nic nie zrobisz. Nie, pomyliłem się. Jest jeszcze jedna możliwość, z której możesz skorzystać. Nie możesz sprawić, żeby ona przestała pić, czy przestał pić. Możesz sprawić, że picie będzie wiązało się z poniesieniem przez tą osobę konsekwencji. A więc możesz przestać pomagać pić osobie z Twojego otoczenia. A reszta zależy tylko od niej.
Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do kolejnych moich filmów i do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam. Darek Dopierała.